Jasza, 30 rozdziału, 18-26. Księga Izajasza, 30 rozdział, 18-26. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa, szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, którzy mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel, a twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał na nieczyste twoje rzeźbione bałwany, pokryte srebrem, twoje lane bałwany pokryte, poleżone złotem. Porzucisz je jako nieczyste i pobierz do nich deszcz. I on da deszcz na twój siew, którym obsiewasz rolę i chleb, plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu, a woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przesiewa łopatą i widłami. Na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pogórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Ja bym chciał, żebyśmy na tym fragmencie chwilę zostali. 18 werset pokazuje ważną rzecz. Księga Izajasza, 30 rozdział od 18 do 26. 18 werset pokazuje ważną rzecz, że okazywanie łaski jest prawem. Okazywanie łaski to prawo. A więc prawem nowego przymierza jest okazywanie łaski. A więc Bóg w ten sposób działa z perspektywy prawa, że okazuje łaskę. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. Żyjemy w epoce łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. A więc prawem Boga jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. I druga definicja łaski, jak mówiłem o tym, Boża zdolność w tobie. A więc prawem Boga jest uzdalnianie ciebie. A więc Bóg prezentuje prawo, czyli też uwalnia prawo do naszego życia poprzez to, że okazuje nam łaskę. Łaskę. To jest to. Prawem Boga jest łaska dzisiaj. A dalej ten 18 werset pokazuje nam, że oczekiwanie łaski uszczęśliwia. Czyli jeżeli ja oczekuję łaski, to ja będę realnie odbierał kolejne płaszczyzny błogosławieństwa. Czyli ja czekam na łaskę. Jestem zawsze oczekującym człowiekiem na łaskę. Chrześcijanin to musi być człowiek zdany na łaskę. Ok? To jest bardzo ważna rzecz. To jest, ja wczoraj mówiłem o tym w Rybniku, proszę przesłuchajcie tego głoszenia, ono będzie niebawem w internecie, na temat ludzi wiary. Jesteśmy ludźmi żyjącymi w systemie łaski i czekamy na łaskę. To nas uszczęśliwia. Uszczęśliwia nas oczekiwanie na łaskę. I teraz 19 werset pokazuje, że Bóg oczekuje relacji i dialogu. Czego Bóg chce od nas? Relacji i dialogu. A więc, i to wszystko mówimy w kanwie słuchania Boga. Okay? Czyli, żeby słyszeć Boga, my musimy rozumieć, że prawem jest łaska. Nowożytnym prawem jest łaska, żeby w ogóle słyszeć Boga. Bóg to Bóg łaskawy. Ta świadomość musi nam przyświecać. I musimy cały czas na to czekać i musimy również budować relacje i dialog, bo tylko w tej formule relacji i dialogu Bóg będzie do nas mówił. Wiecie, kiedy Bóg mówi? Kiedy jest w relacji i w dialogu. Jak, nie wiem, czy wy zauważyliście taką rzecz, jak przez pewien czas nie widzicie ludzi, nie znacie tych ludzi, to ciężko jest z tymi ludźmi się porozumieć. Jak na przykład widzisz kogoś raz na parę miesięcy, to jest ci ciężko z nim wejść w głębszą relację. To nie jest tak, że nie widzisz kogoś 6 miesięcy i raptem się z nim spotykasz, zapraszasz go na kawę i teraz on ci się uzewnętrzni. W ogóle ci się nie uzewnętrznia. Dlaczego miałby ci się uzewnętrznić? Wiecie co będzie? Po prostu nie będzie wam się rozmowa kleić. Czemu? Bo wy się nie znacie.
Nie ma między wami relacji, dialogu. Jakże byś chciał, żeby słyszeć głos Boga bez systematycznej relacji i dialogu? Przecież on nie rozmawia z tobą na wyrywki. To nie jest tak, że dzwonisz do niego raz na jakiś czas, Boże, co tam u ciebie, w porządku, Artur, a u ciebie, u mnie też jakoś leci. Tak nie działa. Relacja i dialog. I ten 19 werset też pokazuje nam, że dialog uwalnia działanie łaski. Czyli, że jeżeli ja jestem w dialogu z Bogiem, ja jestem w relacji, to to jest kanał uwalniania łaski. Tak? To jest właśnie kanał uwalniania łaski. I teraz werset 20, werset ciekawy. Chleb niedoli oznacza kłopotliwe ziarno. Chleb niedoli w oryginalnym tłumaczeniu to jest kłopotliwe ziarno. Czyli mimo, że Bóg dał wam kłopotliwe ziarno, co to jest kłopotliwe ziarno? To jest niepojęte intelektualnie spisane słowo. Wiecie, co to jest? Niepojęte intelektualnie spisane słowo. To nam Bóg dał. I Bóg mówi tak, mimo, że ci dałem niepojęte intelektualnie przez ciebie spisane słowo, mimo, że ci to dałem. Ten chleb niedoli, to tak dziwnie brzmi, Bóg nam dał chleb niedoli. Co to jest chleb niedoli? Oryginał mówi, że to jest kłopotliwe ziarno. Wiemy, że ziarno jest analogią słowa, a więc Bóg dał nam niepojęte intelektualnie słowo oraz wodę ucisku, oryginał mówi ucisk wody, czyli duchowe, niewyczuwalne po ludzku spisane prawa. Dwie rzeczy dał Bóg nam ludziom. Niezrozumiałe intelektualnie słowo i niewidzialne duchowe prawa. Te dwie rzeczy dostaliśmy od Boga. Piękny prezent. Nijak się w tym nie można połapać. Dostajemy słowo, które czytamy i go nie rozumiemy. I duchowe prawa, których nie widzimy i nie czaimy w ogóle bazy. Taki nam prezent dał Bóg. To jest mistrzostwo świata. I on mówi tak, dałem wam chleb niedoli i wodę ucisku. Szok! Dlaczego on to dał w ogóle? Czemu on to dał? Dlatego, przyjaciele, że my jako ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha nie jesteśmy w stanie niczego innego przyjąć. Nieczytelne słowo i niewidzialne prawa zostały dane wszystkim ludziom. Zobaczcie. Dzisiaj jesteśmy nawróceni, no to my o tym wiemy. Ale przed nawróceniem to było dla nas tajnos agentus. W ogóle nikt nie widział. Zobaczcie, ludzie umierają na raka na przykład, że nie muszą. Wystarczy, że ktoś z nas by poszedł na nich, położył ręce, już nie muszą umrzeć. Szok. Ale to jest dla nich nie, to jest niejawne dla nich. Niejawne. Gdzie jest sytuacja z Jezusem dotycząca tego tematu? Jezus, jest napisane, że swoim uczniom wykładał rzeczy na osobności. I oni pytają, Panie, a dlaczego innym o tym nie mówisz, tak? A on mówi, bo tym, którzy są na zewnątrz, a oryginał mówi, tym, którzy są zewnętrzni, czyli nie są duchowi, podaje się wszystko w przypowieściach, gdyż i tak nie zrozumieją. Ale trzeba im to podać, żeby nie było wytłumaczenia na sądzie. To jest w ogóle bardzo specyficzna rzecz. Chodzi o to, że żaden człowiek na świecie nie powie Bogu prosto w twarz, nie dałeś mi informacji, Bóg mówi, nie dałem ci. Dałem. Ale ja nie rozumiałem. A, to jest inna kwestia, trzeba było się nawrócić. Ale wszyscy dostali. Wszyscy ludzie na świecie dostali uczciwie to samo. Chleb i wodę. Czyli niezrozumiałe słowo i niewidzialne prawo. Wszyscy dostali. O tym mówi ten werset. Ale mimo tego, Bóg mówi, twoje oczy oglądać będą nauczyciela. Oryginał. Tutaj ten nauczyciel to jest wypuszczający strzałę. Czyli Bóg mówi, ale mimo tego, że to słowo jest intelektualnie niezrozumiałe, a moje duchowe prawa są niewidzialne, to od kiedy zamieszkałem w tobie, jestem twoim osobistym nauczycielem. I to słowo nauczyciel to jest wypuszczający strzałę. Czyli Bóg mówi tak, teraz moje dziecko chodzi o to, żebyś tak blisko się ze mną związał, żebym ci to słowo i te duchowe prawa na osobności wykładał w zrozumiały sposób.
Oto technika Bożego porozumienia. Rozumiecie Jego motywy? Rozumiecie Jego działania? On tak działa. On jest trochę dziki. Bóg, który jest poza człowiekiem, jest dla człowieka niedotykalny wręcz. Dlatego Bóg musi zamieszkać w człowieku, żeby się z nim kontaktować. Ludzie, którzy w sposób intelektualny czytają Biblię, mówią tak: oto jest napisane w Biblii. Ja mówię: czy ty w ogóle rozumiesz, co tam jest napisane? Tak, tak, bo ja przeczytałem. Ja bym to każdy kretyn umie przeczytać. Ale tylko Duch Święty może ci objawić prawdę tu zawartą. Bo to przeczytać może każdy. Wystarczy, że ktoś umie czytać. Dlatego ja nieraz mówię, Biblia bez tłumaczenia Bożego Ducha jest szkodliwa dla zdrowia. To szkodzi. Ta księga była podstawą ogromnej ilości wojen na świecie. Hitler się powoływał na Biblię. Rozumiecie? Szok. Szarlatani się powoływali na Biblię. Biblia bez osobistego prowadzenia jest dla nas chlebem niejadalnym. A duchowe prawa bez wewnętrznego objawienia są dla nas zupełnie nieczytelne i obce. Mówisz ludziom, możesz być uzdrowiony z raka, bo w ramach miesięcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. On mówi: weź, no co ty jesteś nienormalny. Odwraca się i idzie do hospicjum. Rozumiecie? Bo to jest dla niego nieczytelne. Tylko Duch Święty jest w stanie temu człowiekowi tą rzecz objawić. Ale skoro on nie ma Ducha Świętego lub też nie chce go słuchać, no to niestety nie będzie tych rzeczy wiedział. A więc Bóg jest twoim osobistym nauczycielem. Jest wypuszczającym precyzyjnie łucznikiem jakąś strzałę. Rozumiecie? Precyzyjnie. Ostatnio miałem przywilej wziąć do ręki prawdziwy łuk. Ja nigdy nie trzymałem w ręku prawdziwego łuku. Wziąłem prawdziwy łuk. Mój znajomy poluje z łukiem. Nie w Polsce, bo w Polsce nie można. Więc wyjeżdża na Słowację na przykład i poluje z łukiem. I on pokazał mi swój łuk. Jak ja zobaczyłem, jak wygląda łuk, z którego się poluje, no to ja nie wiedziałem, jak on wygląda. Pokazał mi też strzały. Pokazał mi grot do strzał. To jest prawdziwa broń. To jest prawdziwa broń. Jechaliśmy sobie samochodem przez takie troszkę dzikie tereny. I tam stała sarna. I on się zatrzymał swoim samochodem. I ta sarna stała z daleka i tak na nas patrzyła. I on tak siedział i mówi: gdybym miał łuk. I on mówi: wiecie co on do mnie mówił? Mówi: strzeliłbym jej równiutko w lewą komorę serca. I to nasz brat w Chrystusie, bardzo duchowy człowiek. Więc zwierzęta są po to, żeby je zabijać i jeść. Przypominam to. Stare ludzie. To Bóg powiedział do Piotrka. Pamiętacie? Piotrze, zabijaj i jedz. Wiecie, facet precyzyjnie poluje z łukiem. Dlaczego Bóg porównuje się do łucznika? Bo tam jest mega precyzja. Powiem wam coś na temat zabijania zwierząt. Bardzo ciekawa historia. Żeby mięso było dobre, szczególnie z krów lub dziczyzny, które jest zresztą najlepszym mięsem, to zwierzę musi nie wiedzieć, że będzie zabite. Trzeba go zabić szybko i bezstresowo. Najlepiej mu przebić mózg albo komorę serca. Trzeba precyzyjnie trafić. Rozumiecie? Precyzyjnie. Bo inaczej zwierzę, które czeka na to, że go zabiją w rzeźni, to ono podświadomie to wyczuwa. Wydziela się taka ilość różnego rodzaju substancji chemicznych z adrenaliną na czele, że mięso, które się później je, jest mięsem w ogromnej części toksycznym. Po prostu. Tego nie widać, ale to mięso ma w sobie tyle substancji chemicznych, że szok. Zwierzęta należy zabijać szybko i tak, żeby nie wiedziały, że są zabijane. I łuk między innymi jest taką bronią. Rozumiecie?
Bóg mówi do ciebie w twoim duchu. Jestem nauczycielem twoim. Jestem jako uczniów. Precyzyjnie będę strzelał. Nie będziesz miał ode mnie informacji ogólnych. Ja czasami słyszę ogólne informacje od ludzi. O, Bóg mi powiedział to i to tak bardzo ogólnie. Mówię, co? Ale Bóg nie mówi ogólnie. Bóg mówi jak łucznik. Centralnie w lewą komorę serca. Rozumiecie? Bardzo precyzyjny strzał. Bardzo precyzyjny strzał. A więc werset 21. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. Ta jest droga, którą macie chodzić. A więc precyzyjne słowo. Precyzyjne słowo. A więc słowo od Boga ma być precyzyjne. I Bóg mówi do nas jak? Precyzyjnie. Ale co ten werset pokazuje nam jeszcze 21? Gdy będziecie chcieli iść w prawo lub w lewo. Czyli zauważcie, zanim następuje informacja, w którą stronę iść, co następuje? Pragnienie pójścia. Gdy będziecie chcieli iść w prawo lub w lewo, powiem wam, w którą stronę pójść. A więc, przyjaciele, czym jest pierwsza rzecz związana z głosem Boga do człowieka? To jest pragnienie. A więc Bóg mówi do ciebie przez twoje pragnienia. On je uprecyzyjnia. A więc spójrz teraz. Jeżeli ty chodzisz z Bogiem, jesteś z Nim blisko. Rozumiesz? Rozumiesz działanie łaski. Masz z Nim głęboką, osobistą relację. Tak? To wtedy powstają w tobie co? Jego pragnienia. I to jest pierwszy głos Boga do człowieka. Dlatego ja pytam ludzi, którzy realnie chodzą z Bogiem. Czego chcesz? Ale nie wiem, czy to z duszy, czy to z ducha. Mówi, przestań. Jesteś blisko z Bogiem? Jestem. Żyjesz z łaski przez wiarę? Żyję. Czego pragniesz? Bo człowiek, będący blisko z Bogiem, żyjąc z łaski przez wiarę, nie ma złych pragnień. I koniec. Zobaczcie, jak religia wypaczyła nam rzeczy w głowie. Ludzie się boją mówić o swoich pragnieniach. Boją się uwalniać te pragnienia, mówiąc, czy to z Boga, czy to nie z Boga. Moje pytanie jest inne. Czy jesteś z Bogiem, czy nie jesteś? Dlaczego my w swoich prowadzeniach ludzi, w naszym mentoringu, prowadzimy ludzi do tego, aby byli głębokie relacje z Bogiem? Wiecie dlaczego? Bo oni mają prawdziwe pragnienia. Wtedy przychodzi ten człowiek i mówi, mam takie i takie pragnienie. Ja mówię, tak Bóg do Ciebie mówi właśnie, Bóg do Ciebie powiedział. Bóg mówi przez Twoje pragnienia. Bóg mówi o tym ja, który daje chcenie. Bo dopiero na chcenie przychodzi wykonanie. Żeby było wykonanie w Twoim życiu, musi powstać chcenie. Dlatego pierwsza rzecz, pierwszy głos Boga do człowieka to jego pragnienie. I diabeł będzie chciał rozwodnić ci pragnienie. Diabeł będzie chciał, żebyś nie miał precyzyjnych pragnień. A Bóg mówi, pragnij moje dziecko. Pragnij. Pragnij. Chrześcijanin, który nie pragnie, to chrześcijanin, który ulega demonicznym siłom. To chrześcijanin zablokowany. A więc pragnienia. Bóg mówi do ciebie poprzez pragnienia, które sam włożył w twojego ducha. To jest pierwszy głos Boga do ciebie. Czego pragniesz? Nie zastanawiaj się, czy to jest takie duchowe, jak u innych ludzi. Nie zastanawiaj się nad tym, bo ty nie masz prawa się nad tym zastanawiać.
Te pragnienia się po prostu w Tobie pojawiły. No i co? Jak jesteś z Bogiem, jesteś z Nim blisko, żyjesz z łaski przez wiarę, rozumiesz? To masz Boże pragnienia w sobie. A On teraz będzie je uprecyzyjniał. Zgódź się ze swoimi pragnieniami. Uznaj, że te pragnienia to głos Boga, a On będzie je uprecyzyjniał. Zechciej pójść w stronę pragnień, a On ci wyraźnie będzie pokazywał, czy masz pójść tak, czy masz pójść tak. Czy wziąć się za to, czy wziąć się za to. Dam wam przykład. Przebywam z Bogiem, jestem z Nim w bliskiej, intymnej relacji. Żyję z łaski przez wiarę. I pojawia się we mnie myśl. Zmień samochód. Dobrze jest inaczej. To nie wygląda jak nakaz, to wygląda jak myśl. Trzeba zmienić samochód. Wypadałoby zmienić samochód. Należy już do tego. Tak? Zgadnijcie, skąd ta myśl. Od Boga. Co robię? Zaczynam się modlić o zmianę samochodu. I teraz On uprecyzyjnia moje decyzje. Idę cały czas w tą stronę i On mnie kieruje dokładnie do człowieka, od którego kupuję samochód. I jest to najlepszy samochód. W tym czasie, pokazuję wam tylko historię naszą z ostatniego czasu, zmiany samochodu. W tym czasie zaczynam otrzymywać informacje od ludzi. Dzwoni do mnie mój przyjaciel i mówi do mnie, co tam potrzebujesz, Artur? Zgadnijcie, co mu mówię. Zmieniam właśnie samochód. A on mówi, dobrze, to chcę ci dać 10 tysięcy do tego samochodu. Dziękuję ci. Niech ci Bóg błogosławi. Zobaczcie. Cały czas tak mam. Non stop. Zostałem doprowadzony do samochodu, który miał przejechane bardzo mało kilometrów. Jest bardzo dobry. Jest wysokiej jakości. Rozumiecie? Po nitce. Po nitce. To się nazywa precyzyjny strzał. Dlaczego pokazuję akurat na takie rzeczy? Bo jest to prozaiczna rzecz codzienna. Mogę wam mówić o rzeczach w służbie, ale nie chcę. Chcę ci mówić o prostych rzeczach codziennych. Jestem w bliskiej relacji z Bogiem. Wierzę w łaskę. Przeżywam Boga na co dzień. I przychodzi do mnie myśl. Pojedź jutro na zakupy. Do Arkadii, do Warszawy. A więc mówię do Arkadii, jedziemy do Arkadii na zakupy. Wchodzę do sklepu na tych zakupach, tak? Podchodzę do stoiska i jest przeceniona kurtka z 350 zł na 10. Przepraszam. Wziąłem się. Wiadomo, gdzieś na sobie. Rozumiecie, na co rzecz polega? Koniec. Tak wyglądają rzeczy. Gdy zechcesz pójść drogą, mówi Pan, czyli jeżeli przyjmiesz to pragnienie, które właśnie w Ciebie wlałem, ja je uprecyzyjnię. I czy to będzie rzecz wielka, czy mała, nie ma żadnego znaczenia. Końcem zagadnienia będzie sukces. Sukces. Ta zasada działa w każdej dziedzinie życia. Pierwszy głos Boga do człowieka to pragnienie. Rozumiecie? Pierwszy głos Boga do człowieka to pragnienie. Co to jest pragnienie? To jest chęć realizacji zrobienia czegoś. Czyli powstaje w tobie chęć zrealizowania jakiejś rzeczy. Druga rzecz to jest dążenie do czegoś. Czyli już określone rzeczy, które się wiążą z dokonaniem tego działania. Po trzecie to jest życzenie sobie czegoś. Chrześcijanie się boją sobie czegoś życzyć. W ogóle chrześcijanie się boją chcieć. Zobaczmy. Ogromna ilość chrześcijan się boi chcieć. Jacy są związani wewnętrznie. Po czwarte, to jest ambicja. Wiecie, co to jest chrześcijańska ambicja?
Żeby chrześcijańska ambicja się w Tobie objawiła, to musi światowa ambicja umrzeć. Ale nie możesz przebywać z Bogiem w bliskiej, intymnej relacji i mieć światowej ambicji. Po prostu to jest niemożliwe. Bo lód przy ogniu się roztopi. Światowa ambicja w relacji z Bogiem, głębokiej, intymnej relacji, w życiu z łaski przez wiarę po prostu umrze. A więc ambicja, która w Tobie powstaje, kiedy przebywasz z Bogiem, jest Bożą ambicją. Rozumiecie? Boża ambicja. Jest napisane, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Powiedz komuś, że chcesz być na przykład biskupem. Powiedzą, ty jesteś pyszny. Mówię, ale jak? Dlaczego jestem pyszny? W ogóle ja nie rozumiem. Już pomijając wszystkie fakty, to nawet w Biblii o tym napisano. Czy to jest ambicja? To jest ambicja. Chcieć zarządzać ludźmi, to jest ambicja. Zobacz, jak to jest torpedowane. Chcesz zarządzać ludźmi? A czym? Świniami? Ludźmi. To jest normalne. Ja nie rozumiem. To jest takie dziwne zjawisko. Że biskup to jest nadzorca. To jest oryginalny w ogóle wykład tego słowa. Biskup to jest nadzorca. To jest ktoś, kto nadzoruje funkcjonowanie określonych działań chrześcijańskich. Nadzorca, biskup. Tak mówi greckie, z Greków. Pragnienia dzielą się na różnego rodzaju formy. I te różnego rodzaju formy to są marzenia. I ty musisz nauczyć się marzyć. Chrześcijanin powinien być marzycielem. Jeżeli chrześcijanin nie jest marzycielem, to jest to ograniczona jednostka. Ograniczona jednostka. Marzenia to są wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Wiesz, co to jest marzenie? To jest wyobrażenie występujące w czasie pełnej świadomości. To nie są wizje, to nie są sny. Rozumiecie? To są zupełnie inne rzeczy. Ja będę dzisiaj na trzeciej sesji o tym mówił, o wizjach i tak dalej. Ale co to jest marzenie? Marzenie to jest wyobrażenie występujące w czasie pełnej świadomości. Chrześcijanie muszą marzyć. Podkreślam słowo muszą. Chrześcijanin, który nie jest marzycielem, jest ograniczony, ponieważ nie słyszy Boga. Bóg mówi do ciebie w twoich marzeniach. I nie możesz mieć, przypominam, marzeń nie od Boga, jeśli przebywasz z Bogiem. Cały czas do tego wracam. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że ty z Bogiem nie przebywasz. Jak ty nie przebywasz z Bogiem, to moje włożenie dla ciebie nie jest aktywne. Rozumiesz? Jeżeli nie masz intymnej relacji z Bogiem, nie żyjesz z łaski przez wiarę, to co mówię jest dla ciebie nieczytelne. Ludzie, którzy próbują to robić, to zadają potem głupie pytania. Ty wiesz, o czym ja marzę? Ja mówię, nie wiem. O tym, że zabić sąsiadki. Ja mówię, no pięknie. A ty przebywasz z Bogiem? Mówię, że jakbyś przebywał z Bogiem, to nigdy do głowy nie przyjdzie, żeby sąsiadki zabić. Nigdy. 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 Wszystkie nasze pragnienia i wszystkie nasze marzenia przepuszczamy zawsze przez filtr tego, co zrobił dla nas Jezus. Będziesz miał zawsze pewność. Będziesz miał zawsze pewność. Przepuszczaj wszystko przez Chrystusa, przez Jego życie, przez Jego poglądy. Przez to, co zrobił na krzyżu, przez to, co robi teraz dla ciebie, czyli przez to, że się wstawia za tobą i tak dalej. Wszystko przepuszczasz przez Chrystusa. W ogóle Chrystus jest dla nas filtrem. Chrystus jest filtrem. Jak będziesz czytał Ewangelię, to proszę cię, nie zwracaj aż takiej uwagi, nie zwracaj aż takiej uwagi na różnego rodzaju prawa, które są tam opisywane, bo te prawa nie dotyczą ciebie. Traktuj je jako prawa duchowe różnego rodzaju, nie jako prawa fizyczne. Nie czytaj kazania na górze jako nowego teraz zakonu dla chrześcijaństwa. Prawo, kazanie na górze nie dotyczy ciebie, ono było do nienawróconych Żydów, a nie do ciebie, przepraszam. To nie tak działa. Ale przyglądaj się, jak Jezus żył, jak myślał. Naucz się Jezusa z Ewangelii. Z
Zobacz, jak on reagował. Ponieważ Jezus Chrystus jest dla ciebie filtrem. Jego umysł jest filtrem dla ciebie. Jego emocje są filtrem dla ciebie. Tak się czyta Ewangelię. W ogóle po to się czyta Ewangelię. Nie? Rozumiecie? Ewangelię czytamy, te cztery Ewangelie czytamy po to, żeby zobaczyć duszę Chrystusa. Aby słyszeć wyraźny głos Boga, należy skupić się na naszych pragnieniach i na naszych marzeniach. Aby słyszeć wyraźnie Jego głos, trzeba zacząć poruszać się w tym systemie pragnień i marzeń. Zacząć się modlić w tą stronę. Ja się dzisiaj modlę tylko o to, czego pragnę. To, co się pojawiło we mnie jako pragnienia i marzenia, stanowi podstawę mojej modlitwy. Wiecie, dzisiaj nie modlę różne rzeczy w ogóle. Wiecie? Wcale się nie modlę różne rzeczy, bo nie mają sensu dla mnie. Mi do głowy by nie przyszło na przykład, żeby się modlić o jedność Kościoła. Taki pomysł. A wiecie, dlaczego ja się nie modlę o jedność Kościoła? Bo ja w ogóle nie chcę jedności Kościoła. A wiecie czemu? Bo ja poznałem prawdę. Prawda mnie wyswobodziła. Ja zobaczyłem, że wszelki wzrost jest przez podział. Jakikolwiek nastąpił wzrost w Biblii, jakikolwiek progres, zawsze był podział. Zawsze. Nie ma ani jednego zjawiska, że progres nastąpił przez zjednoczenie. Pierwsze zjednoczenie, które nastąpiło na przykład przy budowaniu wieży Babel, przyniosło natychmiastową ingerencję Boga. Oni chcieli się zjednoczyć, Bóg mówi, ale. Dzisiaj kościoły się modlą o zjednoczenie. Wiesz, o co chodzi? Jednoczmy się. Uwierzmy się. Nie jednoczmy się. Jak ja się mogę zjednoczyć? Z kim ja się mogę jednoczyć? Z ludźmi, którzy krzywo wierzą? Krzywo myślą? Ja się mogę, nie mam rady dzisiaj przestrzeni, ale jak będę was uczył na temat kościoła, ja wam pokażę różnego rodzaju pułapy jedności. Rozumiesz? Są różne, są przynajmniej cztery pokazane w Biblii pułapy jedności. A tylko jeden z nich, tak, ostatni, dotyczy tego, co się ogólnie nazywa jednością, czyli wspólnego budowania. Tak jak z kobietami. Są różne kobiety, ale żonę mam jedną. Rozumiesz? I mam różną jedność z kobietami. Ale takiej jedności, jak mam z moją żoną, nie mam z żadną kobietą. Jak ja bym się teraz modlił o jedność między mną a innymi kobietami, rozumiecie? To szlak by trafił mnie, moje małżeństwo i te kobiety. A przecież jesteśmy wszyscy ludźmi. Ale mi do głowy nie przychodzi, żeby się modlił o jedność taką. Ale przychodzi ludziom do głowy, żeby się modlić o jedność Kościoła. Zjednoczmy się. Zróbmy wspólny marsz. My mówimy innymi językami, wy uważacie, że inne języki są od diabła, nieważne, weźmy razem flagi, Jezus jest Panem, przejdźmy razem. Wiesz. My uważamy, że modlitwy do Marii, proszę Ciebie, to jest okultyzm. Wy mówicie, że to święto, przejdźmy razem, przecież łączy nas Chrystus. Nic nas nie łączy. Prawda jest taka, że mamy podział w sobie. Rozumiesz? Prawda jest taka, że to jest fałszywe. Bóg chce, żebyś poruszał się na przestrzeni marzeń i pragnień twoich. Ty w ogóle musisz się zaprzyjaźnić z twoimi marzeniami i pragnieniami. Ty musisz nie bać się wejść na te przestrzenie. Ty musisz być odważny, żeby pragnąć i żeby marzyć. Musisz być w tym odważny. Tobie nie wolno myśleć w ten sposób, że to jest... Nie, nie, to ja tak nie mówię, ja muszę się ograniczać. Ja muszę, nie wolno ci się ograniczać w twoich pragnieniach i marzeniach. Ty musisz w tym popłynąć. Popłynąć, jak rozumiesz, jak potężny okręt. Musisz popłynąć w tym. Musisz się rozpłynąć w twoich pragnieniach i marzeniach. Musisz zacząć budować rzeczywistość na podstawie tego, czego pragniesz i o czym marzysz. Bo na to przyjdzie moc. Jam jest Pan, który daje chcenie, czyli pragnienie i wykonanie tego pragnienia, czyli moc potrzebną do tego. On ci wlał jakieś pragnienia i On uwolni moc. Rozumiecie?
To tylko tak działa. W ogóle nie ma żadnego uwolnienia mocy na coś, czego nie pragniesz. Nie ma żadnego uwolnienia mocy. Ja się przyglądam, ludzie mówią, ratujmy to, ratujmy tamto, rozumiesz, ratujmy to małżeństwo, czy zróbmy, ratujmy tą służbę. Ja mówię, przecież to jest człowieku, mówię, wieku od trumny. Tego nie trzeba uratować, tylko to trzeba dobić, to trzeba w ogóle od nowa wziąć wszystko, zbudować. Rozumiesz, fajnie moja żona mówi, żeby nastąpiły święte związki małżeńskie, to najpierw muszą nastąpić różne święte rozwody. Bo się ludzie źle poprawi. I teraz żyją w takich katakumbach, człowieku, rozumiesz, i próbują się ratować przez 20 lat. I przez 20 lat, zamiast mieć normalnego męża świętego i normalną świętą żonę, to oni razem ze sobą siedzą i się ratują teraz. I to, jest, i to się nazywa, dla ciebie miłość, prawda i tak dalej. Wiesz, co chodzi? To tak jakaś żenada w ogóle jest, człowieku. W mojej Biblii jest to napisane, że to jest grzech, trwanie w grzechu. Jeżeli trwasz w jakimś błędzie, to trwasz w grzechu. Grzech to błąd, harmateja, błąd. Jakikolwiek błąd jest grzechem. Grzech to nic innego jak błąd, błędna decyzja, rozumiesz? Błędny tok myślenia, błędna emocja, coś błędnego. Nażarłeś się czegoś tam, wręcz ciebie jak głupi, a potem żygasz, wiesz co zrobiłeś? Zgrzeszyłeś po prostu. Popełniłeś błąd, tak? Błąd. Popełniłeś błąd. Latałeś, proszę ciebie, w koszulce po śniegu, proszę ciebie, pomyślałeś, że w ranach i sińcach Jezusa jest twoje zdrowie. Ja mówię, tam jest napisane uzdrowienie, a nie zdrowie. Trzeba dobrze czytać Biblię. Nie ma w ranach i sińcach Jezusa twojego zdrowia. Twoje zdrowie jest w mądrości, a nie w ranach i sińcach Jezusa. Nie mamy obietnicy z krzyża, że będziemy zasuwać, proszę ciebie, na półnagło po śniegu i będziemy zdrowi. Tak! Jeżeli ci zabiorą, by zabrali gdzieś ubranie i byś chodził po śniegu, to ci nic nie będzie. To możesz przejść przez ciebie za laski, rozumiesz, na piechotę, na bosaka i nic ci nie będzie, rozumiesz? Tak jak z Sarą czasami gadamy sobie, gdzieś tam staliśmy na jakimś piętrze i Sara mówi, tato, jakbyśmy wyskoczyli z okna, to nic by nam nie było. Ja mówię, Sarciu, powiem w ten sposób. Jeżeli tutaj byłby pożar i byśmy wyskoczyli z tego okna, to nic by nam nie było, ja ci to gwarantuję. Wziąłbym cię za rękę i byśmy poszli jak bomba do domu. I razem po prostu byśmy wstali i byśmy poszli. Ale gdybyśmy teraz skoczyli z tego okna, to byśmy się tutaj zabili, albo byśmy się połamali. Bo to trzeba myśleć, tak? Bóg nam dał mądrość. Mamy dostęp do mądrości. Też nie czas, żebym o tym dzisiaj mówił. Ale chodzi o to, że musisz nauczyć się poruszać tylko na przestrzeni twoich pragnień i marzeń. A żeby się na tej przestrzeni poruszać, to musisz pragnąć i marzyć. I nie bać się tego. Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto w ogóle może przyjść do Jezusa? Tylko ten, kto pragnie. Jak ktoś nie pragnie, to nie przychodzi. Jak nie będziesz marzył, to nie będziesz słyszał wyraźnie Bożego głosu, bo On będzie z tobą rozmawiał tylko na przestrzeni twoich marzeń. Wszystko inne to będzie dywagacja jakaś wewnętrzna, rozumiesz? Będziesz miał wewnętrzne jazdy, człowieku. Z własną duszą będziesz rozmawiał, tak? Z własną duszą będziesz rozmawiał. Poza twoimi marzeniami, pragnieniami Bóg do ciebie nie mówi. Zrozum to. Bo się nie można porozumieć z Bogiem poza marzeniami i pragnieniami. Bo Bóg jest Bogiem marzeń i pragnień. Kiedy? Werset 22 mówi, wtedy, zobaczcie, wtedy będziesz, wtedy, kiedy twoje uszy usłyszą słowo, precyzyjne słowo mówiące do ciebie, wtedy będziesz miał siłę, aby wystąpić przeciwko wszelkiej demonicznej opozycji w twoim życiu. Zobacz, 22 werset. Wtedy będziesz uważał na nieczyste twoje rzeźbione bałwany pokryte złotem i twoje lany bałwany pokryte srebrem, bałwany pokryte. Porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich precz. Gdy twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie, to wtedy, czyli kiedy odbierzesz precyzyjne prowadzenie od Boga, będziesz mógł się przeciwstawić diabelskiej opresji w życiu. Czemu chrześcijanie nie mogą się przeciwstawić różnym opresjom w życiu? Bo nie słyszą precyzyjnego słowa. Bo nie wiedzą, co mają zrobić. Dlatego też chybiają celu ustawicznym. Rozumiesz?
Jeszcze raz sięgamy w temat grzechu. Co to jest grzeszyć? To jest popełnić błąd, chybić celu. Chrześcijanin chybia celu, jeżeli nie wie, jak ma postępować. A kiedy może wiedzieć? Tylko wtedy, kiedy słyszy precyzyjne słowo. A kiedy słyszy precyzyjne słowo? Kiedy, żyjąc z Bogiem w intymnej relacji, żyjąc z łaski przez wiarę, porusza się po przestrzeni swoich marzeń i pragnień. Rozumiecie, jak to się ze sobą wszystko łączy? To kurczę, jest taka maszynka. To maszynka taka jest, no. To w ogóle techniczne wszystko jest takie bardzo. A więc zobaczcie, przebywam z Bogiem w intymnej relacji. Kocham Boga, przebywam z Nim, zgłębiam Go, szukam Go, okej? Mam rozbudowane życie modlitewne. Żyję tylko z łaski przez wiarę. Jestem człowiekiem, który nie opiera się na żadnym systemie prawa. I wtedy, tak, pojawiają się we mnie pragnienia i marzenia różnorakie. I ja zaczynam się poruszać umysłem po tych pragnieniach i marzeniach. Chodzę, opowiadam o tym, myślę o tym, rozwijam te rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem jednym wielkim marzeniem. I wtedy zaczyna precyzyjnie płynąć Boży głos do mnie. I wtedy otrzymuję wskazówki, jak przeciwstawić się demonicznym siłom, które atakują moją duszę, ciało i środowisko, w którym żyję. To tak działa, to jest ten mechanizm. Nie ma innego mechanizmu. Każdy inny mechanizm to jest mechanizm chybiony. Tylko słyszenie głosu Boga i postępowanie według Niego daje nam pewność chodzenia poza systemem bałwochwalstwa. Czyli ja muszę być precyzyjnie prowadzony, żeby nie upadać. Wiecie, czemu chrześcijanie upadają? Bo nie przyjmują precyzyjnego prowadzenia. Precyzyjne prowadzenie. Zobaczcie, te bałwany tutaj opisane są bardzo zakamuflowane. Jedne są pokryte srebrem, drugie są pokryte złotem. Srebro to jest symbol zbawienia. Złoto to jest symbol świętości. Bałwany w życiu chrześcijan mają dwa kolory, srebrne i złote. Jedne uświadamiają nas, że bez nich nie będziemy zbawieni, czyli uratowani od różnych rzeczy. Inne uświadamiają nas, że są święte, że są częścią Królestwa. To jest bardzo ciekawa rzecz. Na przykład mnóstwo chrześcijan ma służby swoje. I służba to jest ich bałwan. Zaczynam z nim rozmawiać, natychmiast do mnie mówi o swojej służbie. On służbę ma. Inny zaczyna o dzieciach do mnie mówić. Rozumiecie? Potrafi ze mną siedzieć, człowieku, i przez pół godziny opowiadać mi o swoich dzieciach. Mówię. Inny o pracy. Pracę ma taką, jak. Ale mam pracę. I opowiadać o swojej pracy. Ja mówię, przecież to jest... Inny o rybach. Na ryby chodzę na przykład. Na rybacy. Ja o rybach opowiadam. Siedzi i opowiada o rybach, tylko naprawdę. O rybach opowiada facet narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym. On siedzi i on jest mi w stanie wszystko powiedzieć na temat ryby. Hobby tak. Ja mówię, hobby. No hobby, masz wtedy hobbita jesteś. Hobbit jakiś tam. No. Ale to takie nie. To nie jest picie, to nie jest ćpanie, to nie jest cudzołóstwo. Rozumiesz, to są ryby. Ja mówię. No. No i o co chodzi? Mówię. Na czym polega, mówię, ta rzecz. Jedziesz na ryby, tak. Tak mówi, posłuchaj, co do mnie mówi. Bo ja się tam uspokajam. Pamiętacie, czego symbolem jest srebro? Zbawienia. Bałwan pokryty srebrem. Jego to zbawia. On jedzie na ryby i jego to zbawia. Bóg mówi, jeżeli ja mówię do ciebie precyzyjnym słowem i ty je przyjmujesz, to ty trzaśniesz te bałwany jak trzeba. Kiedyś przyjechało do mnie kilka osób. Jechali do mnie ze Śląska. Do mnie tam do domu, do Nasielska. Przyjechali. Rozmawiałem z nimi. Na jednego położyłem ręce. Byliśmy w pizzerni. Położyłem na niego ręce. Spadł pod stół i został ochrzczony w Duchu Świętym, żeby mówić innymi językami. I zaczął zmieniać swoje życie ten człowiek. I on do mnie dzwoni za jakiś czas i mówi do mnie tak, Artur.
wędkarzem. I bardzo lubię te akwarium. I dzwoni do mnie, on mówi, ja nic nie mówię. Mówi tak, dzisiaj go wyrzucę. Ja mówię, dobrze, mówię, tylko nie rozbij, może ktoś będzie chciał wziąć akwarium. Mówię, po prostu postaw koło śmietnika, to sobie weźmie. Mówię, wynoszę wędki, mówi. Nie będę mówił o rybach. Mówi, to jest bałwan w moim życiu. Ja do niego nic nie mówiłem. Nikt mu nic nie mówił. Został wypełniony Duchem Świętym. Doszedł do wniosku, że to jest bałwan, bo to go uspokaja. Posiadał w domu i patrzył na rybki. I to go uspokajało. Bałwan pokryty srebrem! Bałwan pokryty srebrem! Rozumiecie, o co chodzi? To są... Chcę, żebyście dostrzegli te rzeczy. Bałwany pokryte złotem to bałwany związane ze świętością, z jakąkolwiek formą świętości. Ludzie są dumni z różnych rzeczy. Jestem szalonym świadkowcem. Mówi to, prawie na to co? Rozumiem. Albo to, albo tamto, albo mam taką służbę. Albo robię takie rzeczy. Albo ja to jestem taki. Albo ja to się nigdy nie rozwiodłem. Ja mówię wszystko przed Bogiem. No bo to trzeba głupiemu odpowiedzieć według głupoty jego. No kurczę, rozumiem, o co chodzi. No tak, tak nas uczy Bóg. Bo to głupota człowieku. To tak jak w szpitalu na peryferii, jak raczej była taka pielęgniarka, jak to się nazywała. Ordynator tam do niej mówi, siostro, gdyby głupota miała skrzydła, to siostra by latała jak gołębica. Czeski, taki był serio, kiedy śpiewał na peryferii. To głupota jest masakryczna w kościele. Ale Bóg mówi, że jeżeli my słyszymy precyzyjnie ten głos Boga, to On, dopiero ten precyzyjny głos Boga, będzie nas chronił przed bałwanami pokrytymi srebrem i złotem. Zobaczcie, jaka to jest ważna rzecz. Jaka to jest potężna sprawa, ten głos Boga. A więc... A skuteczne chodzenie poza bałwochwalstwem jest zupełną psychofizyczną obfitością. Czyli zobacz, do czego Cię ten Bóg prowadzi. Bóg Cię prowadzi nie tylko do tego, żebyś realizował swoje marzenia i pragnienia, żebyś był szczęśliwy, ale również Cię chroni swoim głosem. Precyzyjny głos Boga, słuchanie tego głosu, chroni Ciebie. To będzie Cię chronić. Chronić. My wzięliśmy, jak wzięliśmy salę do homeschoolingu, do nauczania domowego, przecież się ludzie za głowę łapali, nasi znajomi. Jak to będziecie uczyć dzieci? Co to, jak można dzieci uczyć w domu? Zobaczcie, siedzi, uczy się. Teraz jest spotkanie, jest szkoła wiary, a Sara odrabia lekcje. W trzeciej klasie szkoły podstawowej właśnie tam odrabia lekcje. Ja mówię, ludzie, no troszkę po prostu rozumiesz, odrabia tam lekcje sobie. Nauczyła się tego, nauczyła się takiego życia. Rozumiesz? Nauczyła się skupiać, kiedy jest głoszenie, kiedy jest uwielbienie, kiedy po raz pierwszy ją zobaczyłem w takiej sytuacji, jak leżała taka wielka kolumna, była na jakiejś tam konferencji przebudzeniowej, a ona na tej kolumnie leżała i spała. A uwielbienie to leciało. Rozumiesz? A my zasuwaliśmy, oddawaliśmy, ona przysnęła na tej wielkiej kolumnie. Innym razem widziałem, jak sobie wzięła swój plecaczek, położyła sobie pod głowę i spała przy drzwiach na podłodze, a tutaj kilkadziesiąt osób tam, czy nie wiem ile, około 100 uczniów przychodziło na profilaktykę do spraw zachowań językowych, gdzie głosiłem, gdzie mi... Rozumiesz? Dlaczego? Bo chcieliśmy precyzyjne słowo od Boga i wprowadziliśmy je w życie. I daje nam to sukces, daje nam to efekt. Rozumiecie? To tak działa we wszystkim. Widzisz, Bóg chce, żebyś był człowiekiem mega zaopatrzonym. Wiecie, czemu Bóg tak pragnie, żebyśmy byli mega zaopatrzeni? Bo Jemu właśnie nasz sukces przynosi chwałę. Tak jak ojcu przynosi chwałę, sukces jego dzieci. Tak jak rodzice, kiedy widzą sukces dzieci, to się cieszą, a kiedy widzą porażkę dzieci, to się martwią. No kurczę, każdy z nas tak ma. Rozumiesz? Tak każdy z nas ma. Kto ma dzieci, to każdy z nas tak ma. Tak samo jest z Bogiem. Jemu tak bardzo zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi, bo my jesteśmy wizytówką Boga. My szczęśliwi, tak? To wizerunek Boga prawdziwy. Bóg jest Bogiem szczęścia. Bóg jest Bogiem miłości, radości, zaopatrzenia, mocy. Jeżeli ludzie Boży, ich wizerunek na ziemi
jest wizerunkiem szczęścia, zaopatrzenia, mocy, miłości, pokoju, radości, to ludzie ze świata tak będą odbierać Boga. Ludzie ze świata będą odbierać Boga tak, jak nas odbierają. Tacy jak my jesteśmy, taki jest Bóg dla ludzi, rozumiecie? Ludzie w tym świecie nie spotkają innego Chrystusa niż nas. Jedynego Chrystusa, którego spotkają, to Ciebie, nikogo innego. I taki jak Ty będziesz Chrystusowy, takiego Boga im przyniesiesz. Myślę, to słowa Twoje, że tam przyjdziesz i im porzucisz parę sloganów i rzuć, proszę bardzo, w tym kraju parę sloganów, człowieku. To są cztery msze, proszę Ciebie, w ciągu dnia. Chrysta Waskresa gdzieś na wschodzie, tutaj co innego, rozumiesz? Cała Polska jest przesiąknięta pro Ciebie informacją Chrystusową. Tylko jaką? Nieprawdziwą. Nieprawdziwą. Mamy nieprawdziwego Chrystusa danego w tym kraju. To jest kraj antychrysta. Antychrystusowy kraj jest. Nie chrystusowy, tylko antychrystusowy. Czyli tutaj działa system antychrystyczny. Rozumiesz? Czyli jest fałszywy Chrystus podany. Fałszywy Chrystus. A prawdziwy Chrystus to Ty i ja. A więc my musimy zaprezentować prawdziwego Chrystusa. Nie tylko w ten sposób, że o Nim mówimy i nie tylko, że Go zaprezentujemy poprzez nadprzyrodzone działanie jakiejś mocy. To jest jakiś element. Ale w naszym kraju można ludzi pouzdrawiać, pouwalniać, a oni dalej idą, prędzej mnie klękają przed świętym Franciszkiem z Asyżu i liżą go, proszę Ciebie, po piętach. No to tak to wygląda. U nas też tak jest dalszy. No dobrze. Coś mogę jeszcze dla Ciebie zrobić? Szubienicę Ci skręcić? Ułatwić Ci życie jakoś? No co zrobić? Musisz prezentować jakość życia. A jakość życia, jakość, nie moralność, ale jakość życia, ona będzie, przyjaciele, prezentowana przez to, że będziemy mieli zrealizowane nasze pragnienia, nasze marzenia i że będziemy z dala od całego systemu zafałszowania. I do tego jest nam potrzebne precyzyjne słowo. Bo tylko to precyzyjne słowo pokaże nam konkretne rzeczy. To precyzyjne słowo pokaże Ci, w co się zaangażować, a w co się nie angażować. Na kogo położyć ręce, na kogo nie położyć. Zobaczcie, daj Ci prosty przykład. W ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. I to jest zasada duchowa. Ale o kogo mam się modlić? Gdzie i jak? To jest już precyzyjne prowadzenie. Rozumiesz? Mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak? Ale gdzie i jak, to jest precyzyjne prowadzenie. Możemy wskrzeszać zmarłych, ale ja nie latam po różnego rodzaju gdzieś oddziałach, gdzie leżą trupy. Bo muszę mieć precyzyjne prowadzenie. Czasami ktoś do mnie dzwonił i mówił, czy możesz przyjechać wskrzesić mojego wujka? Ja mówię, masz pragnienie wskrzeszenia twojego wujka, mam tego wskrzesić. Ja w ogóle nie mam, mówię, prowadzenia do wskrzeszania twojego wujka. Ja w ogóle nie jadę wskrzeszać wujka. I wiecie, ja to mówię z pełnym, zupełnie wolnym sumieniem. Rozumiesz? Dam wam przykład. Jakiś czas temu dzwoni do mnie kobieta, krzyczy, krzyczy, pastorze, ratunku. Mówimy, dobra, zaraz spokojnie, o co chodzi, o co chodzi? Mój przyjaciel umarł. Dobrze, dobrze, mąż. Nie. Ja mówię, czyli konkubent. To jest mocne słowo. Lubię słowo konkubent. Takie słowo, które... Tak, konkubent. Dobrze. Wierząca jesteś. Tak. Konkubent też był. Tak. Dobrze. Potem myślę, połowa sukcesu. Bo to ważne. Ja mówię, co się dzieje? Gdzie jest konkubent matki? Leży tutaj w ziemi. Mówię, była pogotowie. Tak stwierdzili, zgodnie żyje. Dobrze. Przyjedź wskrzeć konkubenta. Ale ja wiem śniadanie rano, miałem sprawy różne. Mówię, to nie jadę wskrzeszać swojego konkubenta. Mówię, nie mam prowadzenia. Krzyczy, płacze do tego telefonu, wskrzeć konkubenta. Sama wskrzeć konkubenta, mówię. Ale ja słucham twoich głoszeń. Jak słuchasz moich głoszeń, to wskrześ konkubenta. Tak? Masz pragnienie, żeby żył konkubent? Mam. To wskrześ konkubenta. Co mam robić? Dobrze.
Co tam mu stanęło? Serce mu stanęło, powiedzmy. Połóż mu, mówię, mu rękę na sercu. Przyłóż mu telefon do ucha. Przyłożyłem mu telefon do ucha, tam mi powiedziała, ja nie pamiętam. Kazałem, żeby zaczął, żeby duch człowieka wrócił. Mówię, trzymaj mu teraz rękę na sercu przez cały czas i ogłaszaj życie do jego ciała. Jak stanie z martwych, to mnie zadzwoń. Za jakieś pół godziny dzwoni do mnie i krzyczy, mówi, wrócił mu funkcję życiową. Ja mówię, natychmiast dzwoni na pogotowie. W ogóle facet otyły w ogóle wiedzie. Natychmiast dzwoni na pogotowie, nie go zabierają, rozumiesz? I mówię, nie zdejmuj mu ręki z serca, ogłaszaj Boże życie. Dzwoni na pogotowie, niech przyjeżdżają, mówię, po człowieka, wiesz, nie? Lament. Ja nie dam rady. Nie mów, mówię do mnie teraz, że nie dasz rady. W ogóle wiesz, facetowi wróciły funkcje, że nie mów mi, że nie dasz rady. Mówię, dzwoń na pogotowie. Mówię, dzwoń na pogotowie. Przyjedź, mówi, ty położaj go. Nie panikuj, mówię, panika jest gorsza niż faszyzm. Ja nienawidzę paniki. Panika w ogóle, wiesz, tutaj jest panika. Panika to jest tylko masakra. Panika. To jest zbiór całej grupy lękowej. To jest panika. Wiesz. Ja mówię, w ogóle nie gadam z tobą już, bo już wiem, że zaczyna uwalniać słowa niewiary. Mówię, nie gadam z tobą, rozłączam się, zadzwoń do mnie, jak przyjdzie pogotowie. Dzwoni do mnie za jakieś 40 minut, ustały mu funkcję. Mówię, zadzwoniłaś na pogotowie? No nie zadzwoniłam, mówię. Rozumiesz? Szlak mnie trafia w takich sytuacjach. Szlak mnie trafia. Dlaczego? Otrzymuje ktoś precyzyjne słowo, a go nie realizuje. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest tak jak z Bogiem i z nami. Precyzyjne słowo ratuje nam życie. Precyzyjne słowo wprowadza nas w szczęście. Precyzyjne słowo. Ale ono musi być przez nas wyodrębnione. Ono jest. Ono jest. Musimy się na nim skupić. Musimy zacząć je pielęgnować. Musimy życie swoje położyć, aby je wyodrębniać. Musimy poruszać się po pragnieniach i po marzeniach. Musimy być blisko z Bogiem, żyć z łaski przez wiarę, nie ładować żadnej formuły prawa. Po prostu. Musimy pamiętać, jak On mówi. Te sześć rzeczy, o których mówiłem, jak On mówi, jaki jest Jego ton. I kiedy już to zaczyna prząc w naszym życiu prawidłowo. Jest stałe, bo wiecie, o co tutaj chodzi, żeby to było stałe. To nie jest coś takiego, że wstajesz, a Pan mi powiedział coś tam, Pan mi powiedział. Ja mówię, Bóg mówi cały czas. Rozrozum mnie. Jest taka przestrzeń w życiu, gdzie cały czas się słyszy Boga. Cały czas się słyszy. Cały czas. Nie Pan mi powiedział. Cały czas się słyszy. Cały czas. Bóg tego chce. I wtedy stajemy się wizytówką Jego. Wtedy też nie mieszamy się w różne rzeczy. Wiecie, jak ja się dzisiaj nie mieszam w różne rzeczy. Jakiś tam usługujący przyjeżdża do Polski i ktoś tam, wiesz, w kościele mówią, jedziemy, wiesz. A ja w ogóle wiem, że nie jadę nigdzie, wiesz. Ja w ogóle rozumiesz. To nic z tego nie będzie i tak. Kolejny usługujący przyjedzie do Polski i nic nie zmieni. Rozumiesz? Tak, ja to wiem. Wiecie co? Ja w życiu zostałem pobudzony przez Ducha Świętego, żeby być na dwóch, może trzech, czterech konferencjach w życiu. W Polsce. Znaczy trzech w Polsce i jedna za granicą. Kiedy mnie Bóg do tego pobudził, to ja to zrobiłem, zrealizowałem, wziąłem swój sukces i koniec. A mnie w ogóle nie ma w innych miejscach. Bo to nic nie wnosi dla mnie. To dla mnie nic nie wnosi. Chodzi o to, że więcej, pokładanie nadziei, że to coś zmieni w naszym kraju, to jest w ogóle mrzonka. Bo ja kupę czasu temu już odebrałem od Ducha Świętego informację, że to nic nie zmieni w tym kraju. Ale ludzie dalej tego nie rozumieją.
i płacą potworne pieniądze usługującym, którzy przyjeżdżają i nic nie zrobią w tym kraju. Nic. Religię nakręcą najwyżej. Randy Clark przyjechał, rozumiesz, my zanim tam przyjechał, to pojechaliśmy do Austrii, żeby z nim tam mieć kontakt. Tu już nie pojechaliśmy. Przyjechał tutaj, słowo wiedzy wszyscy teraz uwalnia. Latają po ulicach słowo wiedzy. Wcześniej przyjechał Todd White, proszę ciebie, i Torbena gdzieś tam znaleźli. Wszyscy teraz chodzą, uzdrawiają po ulicach. Najpierw zaczęli uzdrawiać, potem uzdrawianie już im przeszło. Dlatego, że ludzie nie byli trwale uzdrawiani. Telefony zaczęły, ja miałem mnóstwo telefonów, pamiętam o tym. Mówi, chodziłem panią, modliłem się o panią, czemu pani została uzdrowiona? Ja mówię, miałeś prowadzenie od Boga, żeby iść, mówię, za panią i chcieć ją uzdrowić. No nie, no ale Torben, ja mówię, to wyjdź tam, gdzie jest Torben i zacznij z nim się. Po prostu. Mówię, ludzie, to jest polski kraj. To jest Polska. Żyjemy w kraju, gdzie podchodzisz do człowieka i mówisz, uzdrowić cię, a on mówi, nie, bo stracę rentę. My żyjemy w Polsce. Halo, to nie jest Ameryka. To jest Polska! To jest Polska! Dlatego jesteśmy jednym z najbardziej zademonionych krajów na świecie. Rozumiecie, o czym mówię? W lepszej kondycji duchowej jest Pakistan, Afganistan, Arabia Saudyjska. Polska jest w gorszej duchowej kondycji niż te kraje, niż te muzułmańskie kraje. Tam jest więcej narodzonych z Bożego Ducha ludzi niż w Polsce. Ale w Polsce jest taki kraj. Nie ma takiego kraju, gdzie innego, na przykład jest duch Zusu. Taki demon. Rozumiesz? Ludzie się boją przyjąć uzdrowienie, bo ręce stracą. I mamy mnóstwo takich przypadków. Usługujący mają ręce. W kościołach. Pastorzy są na rentach. Rozumiecie? Pastorzy w ewangelicznych kościołach mają ręce. Ja mówię... Mówię, po co masz rentę? I to oni ze mną rozmawiać nie chcą. Ja mówię na rentę. Od Boga. Pan mi tak pobłogosławił, mówię, Pan ci pobłogosławił rentą? Mówię, no takie rzeczy jeszcze nie słyszałem, ale to są, ja słyszałem parę takich tekstów od poważnych ludzi. Bo Pan mi tu załatwił tutaj taka przychylność, bo ja mówię, uważasz, że Bóg dał ci precyzyjne słowo, tak, do konsylium lekarskiego i do ZUS-u? Chcesz mi to powiedzieć, że to jest od Boga? Kiedyś powstała taka służba robienia wózków inwalidzkich w Polsce. Ona nie jest z Polski, ale przyleciała do Polski ta służba. I to było takie chwalebne, nie? Jak się publicznie kiedyś wypowiedziałem o tym, rozumiesz, o produkcji wózków, to to jest z tą Johnny związane z taką służbą, którą tam kołubili zresztą. Tak samo jak wiesz, ja mówię, ludzie, uważacie, że Bóg dał wam słowo, żeby wózki produkować inwalidzkie? Na spotkanie ten Witrius, jak go się nazywa, ten człowiek bez rąk i bez nóg. Nikt ci wózki się nie zrobi. Jak przyjechał do Uznania, to zrobili kawał konferencji, rozumiesz? Jaka to jest wspaniała sprawa. Ja mówię, z czym to jest wspaniała sprawa? Co jest takiego wspaniałego w nieposiadaniu rąk ani nóg? Że ktoś może żyć, przecież ja wiem, że może żyć ludzie. My w ogóle możemy żyć bez niczego. Rozumiecie? My możemy. Tak samo jak możemy mieszkać w kartonach i dalej będziemy chwalić Boga, zgadza się? Bo jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Można być chorym, można być załamanym, pogiętym, można być biednym i pójść do nieba. Nikt nam tego nie mówi, że tak nie jest. No kurczę. Chwała Bogu. Ale my nie możemy, tak, powiedzieć, że to jest od Boga. Że on nie ma rąk czy nóg. I że to był Boży plan, żeby go użyć.
Jak można taką rzecz powiedzieć? Pan mi powiedział, że tak jest, że tak, że to od Boga jest. Pan mi powiedział, że dostałem się do więzienia, żeby głosić Ewangelię innym ludziom. Pan mi powiedział, że leżę w szpitalu po zawale serca, żeby głosić lekarzom. Pan mi powiedział. Pan nigdy nie powiedział do ciebie żadnej z tych rzeczy. Nigdy. Bo Pan nie jest autorem żadnej głupoty ani patologii. Nigdy. Pan nie ma z tym nic wspólnego. Rozumiecie, dlaczego pokazuję wam te rzeczy, ile jest wypaczeń z uwagi na to, że się źle słyszy głos Boga. I to są wspaniali Boży ludzie. Ten Witchell czy ta Johnny, to są Boży ludzie. To są nasi bracia i siostry. Ale głos Boga został w nich zafałszowany. I wiecie, co za tym poszło? Cała fala patologii. Następna fala patologii, kościoły uliczne, które są po całej Polsce. Patologia. Pokazałem ludziom, że bezdomnych ludzi w Polsce jest 6%. 6%. Uświadamiam ludziom, że dawanie jedzenia bezdomnym w Polsce powoduje, że dalej siedzą w swojej bezdomności. Ja przez 3,5 roku prowadziłem kościół w ośrodku dla bezdomnych. Ja znam temat bezdomności od A do Z. Oni tam przyjmowali uzdrowienie. My mieliśmy tyle uzdrowień w tamtym czasie, że to masakra, człowieku. Jakie tam były uzdrowienia, cuda. Ale żeby kogoś przekonać, żeby poszedł do pracy, rozumiesz? To człowieku potrzebowaliśmy modlitwy 40-dniowej. Żeby sobie Gostek wyrobił dowód osobisty. Ja musiałem na rozmowach dość pasterskich przekonywać ludzi, że trzeba dowód osobisty sobie wyrobić. Rozumiesz mnie? Na niego nie było problemu. Mogłem na niego ręce połuszczone w Duchu Świętym, wypełniony. Modlił się innymi językami, uzdrawiał chorych. Ja mówię, idź do pracy. Pan ma dla mnie plan. Do pracy idź. Mówię, zrozum, o co mi chodzi. Chcę, żebyś wstał rano o 5:00, zrobił sobie kanapki, tak? Żebyś poszedł 6 km do dworca, wsiadł w pociąg, dam ci pieniądze na to, pojedziesz do Warszawy i będziesz szukał pracy od rana do wieczora. I będziesz się modlił twoimi innymi językami wtedy. Taki układ teraz, tak użyjesz innych języków. W trzecim dniu na pewno znajdziesz pracę. To żeby do tego zagadnienia przekonać człowieka, rozumiesz? To graniczyło dla ciebie stówek. A dzisiaj się daje im jedzenie. Zupka. W Polsce nie istnieje problem bezdomności. Żyjemy w kraju socjalnym. U nas, żeby być bezdomnym, to trzeba chcieć być bezdomnym. Rozumiecie, o czym ja mówię? I robienie z tego służby jest patologią duchową. Po prostu. My pomagamy ludziom raz, drugi, tak? Ale jak trzeci raz chce pomóc, ja mówię stop. Proszę wyrosnąć sobie. Oto wędka, idź łowić rybki. Już ci więcej rybki nie damy. Bo precyzyjnie słyszę głos Boga. To jest bardzo ważne, żebyście zobaczyli to. Proszę was, żeby tą sesję zakończyć taką myślą, że nasze pragnienia i marzenia są gruntem, na którym musimy zacząć budować. Budujmy. Tylko o tym myśl, o czym marzysz i czego pragniesz. Proszę cię. Skup się na tym. Zapomnij o reszcie. Wytnij resztę. Wytnij. Tylko twoje pragnienia i marzenia. Nic więcej. Zrób sobie listę, załóż zeszyt, rozumiesz? Zacznij mówić tylko o twoich pragnieniach i marzeniach. Zacznij rozmawiać z mężem, z żoną, z przyjaciółmi, rozumiesz? Z kościołem. Zacznij o tym mówić. Zacznij ogłaszać te rzeczy. Zobaczysz, co zacznie się dziać. Zrób sobie przerwę.